Co? Ja bardzo lubię chatę... O, tutaj jest. Bardzo lubię sobie tą chatkę, ona jest taka klimatyczna, na wzgórzu, z super widokiem. Tak, robiłem tą BM-kę chyba, w końcu dałem standardową skrzynię biegową, 8-stopniową. Ja teraz gram na hashifterze. Ale za moment to zrobimy, bo robimy tą BM-kę teraz do driftu. Już tak normalnie, bo próbowałem i zawsze próbuję te samochody w Fordzie nowe jakie są i w ogóle samochody w Fordzie robić na standardowym silniku do driftu. A to dlatego, że jakoś tak mi to pasuje, no. Jakoś tak lubię. I spróbujmy sobie teraz zrobić już tak normalnie. Samochód wygląda fajnie, myślę, że spoko będzie się nim driftować. Wiecie, w Fordzie Horizon 5 brakuje mi Lexusów, trochę ich mało jest, no nie? Wszystkie auta są do siebie podobne, tylko Alfa się wyróżnia. O, właśnie, tutaj też trochę Alfy widzę w tym samochodzie. Jakby z przodu może? Dobra, idziemy sobie... Aha, i tutaj, żeby ta chata była moją domyślną, jest, set as home. Super, i to będzie mój domyślny garaż teraz. I według was powinienem się już tutaj pojawiać, a nie na Hot Wheelsach, tak? No, mam nadzieję, zobaczymy. Teraz tak, idziemy w upgrade'y i pierwsze co robimy to swap silnika. To jest bardzo ważne, żeby zrobić swap na to. Oj, to już brzmi, no nie? Dobra, i co możemy do tego wsadzić? Doładowanie chyba nie będzie nam potrzebne, jak myślicie? Ile mamy koni? No, w sumie 400 koni. Zobaczymy, ile uda się rozkręcić tak, o, normalnie. Cyk. Posłuchajmy. Ten ostatni wydech kaplica jest. To mi się ten podoba standardowy najbardziej. Dziwne, nie? Jakby, kurde. Najlepiej brzmi standardowy ten wydech. Z przodu mamy jakieś tutaj szersze, z tyłu dajmy może węższe, bo 600 koni to nie jest aż tak dużo. Dajmy tu może 290, powinien to upierdzielić. Więc to chyba nie jest ogromny zysk, żeby miało to sens, no nie? Turbo dziura zaczyna przyspieszać przy 3000. Tak, to jest prawie że nieodczuwalne, ale jednak czasami jak się wchodzi w jakieś ostre zakręty i te obroty spadają dość mocno poniżej tych 3000, no to wtedy jest ciężko, zwłaszcza w mieście jak się driftuje. To jest wtedy takie no nieprzyjemne mega, nie? To miałem na tym poprzednim silniku. Moment obrotowy, ale szczytowy, maksymalny moment obrotowy w tamtym silniku był wysoki. Ale jednak przez... O, skrzyni nie zainstalowałem. Ale jednak przez całą gamę tych obrotów ten moment obrotowy w tamtym silniku był taki dość gwałtowny, nie? A tutaj zobaczcie, ten moment obrotowy no jest idealny do driftu, jest prawie równy. Mamy tutaj 500, no nie jest dużo, nie? Tam mieliśmy gdzieś koło 1100 Nm w piku, nie? A tutaj mamy ten moment obrotowy taki mniej więcej równy. Podoba mi się to. Także ja mam, kurczę, nadzieję, że to będzie lepiej driftować od standardowego silnika. Zobaczymy. Dobra, jeszcze skrzynia biegów. To co dajemy, to... Nie, to trochę mało mocy mamy jak do 4 stopni. Dajmy wyścigową skrzynię sześciobiegową. I tutaj już chyba mamy, tak? Driftowe zawieszenie mamy. Dobra. Wychodzimy stąd. To trochę mocy brakuje, albo byśmy mogli zrobić... Znaczy tak, kontrola jest boska. Jest fantastyczna kontrola nad autem. Ale żeby zrobić takie łuki ładniejsze,
inaczej, gładsze, to może być problem, brakuje mocy. Nie wiem, czy właśnie te turbosprężarki tu nie dołożyć. Ale spróbujmy jeszcze trochę. No, te takie gładsze zakręty ciężko. Spróbujmy sobie jeszcze pójść kawałek dalej tutaj. Ło! Trochę źle odbiłem, cholera. Ale tak, gładkie zakręty może być problem. Tam chyba jeszcze mamy możliwość zwężyć trochę opony, no nie? Bo mamy teraz 295, a jeszcze można tam wybrać 285. No i możemy podkręcić trochę ciśnienie z tyłu, dopompować i powinno być nieco lepiej. Zaraz zobaczymy. Jeszcze tu mamy parę zakrętów, takich gładszych. O, tutaj ciężko. Ciężko, oj, ciężko te opony ukręcić. Nie chciałbym próbować standardowych. Wydaje mi się, że standardowe mogą być nawet bardziej przyczepne niż te opony driftowe. Wypadłem. Brzmi fajnie, nie? Zdecydowanie lepiej niż ta rzędowa szóstka. Teraz mamy V8 4 litry. Chyba rozwierconą. No, oh, chyba nawet rozwierconą. Upgrades, turbo. Zobaczymy, jak będzie charakterystyka wyglądała. Jeśli... No nic, spróbujemy mimo wszystko. Nie podoba mi się moment obrotowy. Co się dzieje z momentem obrotowym? To się robi nam turbo dziura trochę. I tutaj mamy... No koni więcej jest, wiadomo, nie? Teoretycznie tych obrotów nie używamy tak często podczas driftowania, jedynie przy tym... przy robieniu ostrzejszych zakrętów, nie? Gdy musimy wstać z tych mega niskich obrotów, no to wtedy jedynie. No nic, spróbujemy. Turbo sprężarki. No miałem nadzieję, że będzie tu kompresor do V-ki. Jednak się przeliczyłem. Dobra, mocy jest oczywiście dużo więcej teraz. Nie musimy kombinować tam z ustawieniem samochodu. Ło! Teraz go obraca. Gładkie zakręty porobimy. A teraz czureczka ładnie. O, ale fajnie ratuje ze sprzesteru. O kolej, on jest do driftu, no. Tylko po prostu fabrycznie zły silnik do niego wsadzili. O tak. Dobra, ultimate test tej turbo dziury będzie dopiero w mieście, wydaje mi się, bo tutaj gładkie zakręty to jesteśmy w wysokich partiach obrotów, zwłaszcza na czwórce. Ale widzieliście, teraz był taki super gładki zakręt, no i niezbyt samochód sobie poradził. Tutaj się naprawdę sprawdza tą turbo dziurę. Zatrzymałem się. Taki sobie ten ślisk.
O kurde, co to było? Jak mi obraz skoczył. Kurde, te odbicia w szybie trochę mnie... dekoncentrują. Fajnie to wygląda, nie? Ale teraz nic nie jest, nie widać, jak się wyjeżdża z tuneli. Ale przesterowałem. Ty kurde. Ten zakręt jest specyficzny, on jest trochę wyprofilowany. I na nim trzeba uważać, łatwo jest właśnie przesterować. Tylko ten zakręt tutaj w tunelu, on jest wyprofilowany, tego tak nie widać. Jakbyś tam sobie stanął, zobaczysz, że on jest taki, ma taki profil. Wow. Krawężnik zahaczyłem. Chyba nie ma problemu z turbodziurą. Da się tutaj te nawrotki wszystkie pokręcić. Oczywiście dwójką już, nie? Ale jest to takie w miarę intuicyjne. Tutaj trochę przesadziłem z tym kątem. Jeszcze raz w tunel. Chcę jeszcze ten tunel tu przelecieć. Nawrotka. Kurde. Ekstra. Ale co dalej, nie? Tutaj są krawężniki po boku. No jest sztosik. Podoba mi się. Dobra, jeszcze raz chodźmy sobie tam na górę. I spróbujmy tą nawrotkę trzasnąć. A to będzie ultimate test dla tej turbodziury, która nie jest chyba aż tak odczuwalna przy tym silniku. Przy rzędowej szóstce standardowym silniku dla tego modelu, no to ta turbodziura była odczuwalna. O, cyk, cyk, cyk. I porobione ładnie. I teraz z powrotem nawrotka. Back entry jeszcze nie potrafię. To jest backward entry. No, jest okej. Chyba nie powstydzę się tego tuningu, jak wam go udostępnię. Na pewno na padzie, jak będziecie sobie driftować, nie będziecie mieli żadnego problemu, aby tą BMW-kę sobie poukręcać. Nie ma dużo jakiejś mocy. Nie jest najmocniejszy silnik, jaki jest dostępny dla tego samochodu, ale wydaje mi się, że jest fajny do driftu.
Nie udało się wejść. Za szybko trochę. Ej, spoczko! Tak myślałem właśnie, że ta 4 V8, 4 litry V8 będzie fajne do tego samochodu do driftu. No i umówmy się, to jest samochód, którym dobrze się driftuje. Może jeszcze jakieś tam drobne rzeczy mógłby tutaj poprawić do tego driftu, ale na pewno już niedużo. Jak dla mnie jest rakieta, silnik brzmi fantastycznie, zresztą jest to chyba najlepiej brzmiący silnik ze swapów, jakie mamy tutaj do możliwe do zainstalowania do tego auta. Konkret, naprawdę konkret. Chcecie ten tuning? Ten tuning tego samochodu udostępnię wam, a pewnie, że tak, czemu nie? Przetestujcie sobie, fajna fura. Jeden z może nawet fajniejszych driftowozów w moim garażu. Mam nadzieję, bo trochę przy nim posiedziałem. Nie jakoś dużo, ale... Ale jest przyjemny. Przyjemny jest na pewno do driftu. O! Tutaj ten zakręt był bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teraz trochę popadało. Nie mogę się zdecydować, w którą stronę. Spoczko. Ja sobie do driftu zrobiłem Nissana S14. Driftuje się super, będzie się przetestować, to napisz spoko. Rozumiem, co chodzi z tym napisem Anna i pomachą. Anna to jest taki pomocnik. Tam klikasz sobie przycisk na padzie i kieruje cię do najbliższej aktywności, którą możesz sobie zrobić, której jeszcze nie robiłeś, nie? Na przykład, to jest coś jak taka nawigacja, taka jakby sztuczna inteligencja, która pomaga ci znaleźć jakąś aktywność w grze. Tak, żebyś sam nie musiał tego szukać gdzieś na mapie, czy gdzieś tam w menu gry, no nie? Tylko żebyś sobie włączył tutaj i żebyś mógł sobie od razu jechać w tamto miejsce i coś sobie tam robić. No i tyle. To jest, od tego jest Anna, pod mapą. Fajnie, mega fajnie się tym jeździ, driftuje zwłaszcza.